arn.eu. Cześć wszystkim, z tej strony Grem. A ja jestem Dark Archon. I ponieważ właśnie przed sekundą udało nam się osiągnąć zawrotną liczbę 200 fanów na Facebooku, pozdrawiam Legwan, doszedłem do wniosku, że może będzie to dobry moment na to, żeby wywiązać się w końcu z tej obietnicy, którą złożyłem jakiś czas temu i pokażę wam moją gralnię sypialnię. I ja również od dawna planowałem odświeżyć materiał na temat swojego pokoju, więc okazja nadarzyła się idealna. To będzie materiał odrobinę inny niż te, do których przywykliście, ponieważ będę pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna filmował z ręki i używał pierwszy raz właściwie mikrofonu wbudowanego w kamerę, więc stay with me. Zapraszam na tę krótką wycieczkę, o którą sami się prosiliście. Mój materiał zobaczycie zaraz po zakończeniu materiału gremowego. Możecie też skorzystać z adnotacji na dnie wideo, żeby przenosić się dowolnie między naszymi dwoma materiałami w jednym. Tak więc, miłej zabawy! Dobra, zaczniemy w tym kącie. Tą drobną uwagą. To co idzie w tej chwili w tym miejscu, to moja kolekcja gier na PSP. Jest całkiem pokaźna, ponieważ był taki etap mojego życia, gdzie spędzałem bardzo dużo czasu na wyjazdach, w delegacjach i te gierki niejednokrotnie uratowały mi tyłek, żebym nie umarł z nudów w pociągu. Trochę tytułów na DS-a. Gry na PS3 trzymam w tym miejscu, niekoniecznie pod ręką, ponieważ PS3 jest rzadziej używaną przeze mnie konsolą. Niżej znajdują się pudełka, które raczej was niespecjalnie zainteresują. Nie do końca związane z grami, więc jedziemy dalej. Szafa z pudłami. Jeżeli jesteś tym redaktorem dużego polskiego czasopisma o grach, który twierdzi, że trzymanie pudeł na szafie to wiocha, czy coś tam, to do powiedzenia mam ci tylko jedno. Nie mam nigdzie trzymać, więc trzymam je tutaj. Mój zapasowy Xbox, którego unboxing mieliście okazję u nas widzieć. Kolekcjonerki, których unboxingi przynajmniej w niektórych przypadkach też mieliście okazję widzieć. Mój całkiem w dalszym ciągu sprawny pierwszy Xbox. Właściwie drugi, bo to był ten, który dostałem na wymianę po pierwszym Red Ringu. Assassin. Poobijany Geralt. Z tego miejsca chciałbym również podziękować serdecznie sklepowi Gram za to, że nawet nie raczyli odpowiedzieć na maila z moją reklamacją. Jesteście super chłopaki. Księciunio, Rycerzunio. Cała reszta figurek. Jak widzicie, to całkiem pokaźna kolekcja. No ale jakieś randomowe pudełka, PSP, DSi, artbooki, tego typu pierdoły. Wii. Mój stary telewizor, który obiecywałem sobie już niejednokrotnie, że kiedyś go w celach rozrywkowo-edukacyjnych wypatroszę, ale nie mogę się do tego zabrać. Jedziemy dalej. Gry. To jest kolejna rzecz, którą sobie obiecuję od jakiegoś czasu, że kiedyś zrobię z tym porządek, że posegreguję je w jakiś sposób alfabetycznie, albo tematycznie, albo chociaż na podstawie platform, ale zawsze znajduje się coś ciekawszego do roboty. Muszę zrobić kiedyś w tym kącie porządek. Okej, dalej. Lancer. Powieszę go kiedyś na ścianie, jak znajdę tylko odpowiednie haki. Bardzo fajny arcade stick. Paradoksalnie ostatnio użyty przeze mnie do zdobycia jakiegoś achievementa w Rage'u. Nie pytajcie. Gitary. Bardzo dawno nieużywane. Mój bajoszokowy kącik z litografiami. Z kolekcjonerki drugiej części. Winyl. Ciekawy, ilu z was wie, jak się tego używa. Kolejna szafa z pudłami, ponieważ nie mam ich gdzie trzymać, a żal mi ich wyrzucać, to siedzą sobie na szafie. Kiedyś też będę musiał zrobić z tym porządek. Okej, zrobimy szybkie cięcie, przestawimy światło i pokażę wam całą resztę. Nigdy nie twierdziłem, że należę do osób przesadnie dbających o porządek. Można by powiedzieć, że jestem wręcz przeciwieństwem. Nie lubię chować kabli. Wyszedłem z założenia, że nie będę chował absolutnie wszystkiego, co nie będzie wyglądać estetycznie, bo wydawało mi się, że chcieliście zobaczyć mój pokój, a nie jego wysterylizowaną, wyidealizowaną wersję. Więc tutaj mamy moje słuchawkony.
kawałki wyposażenia do mojego drugiego, horrendalnie drogiego hobby, kontrolery. Tutaj trzymam pudełeczko z dużą ilością różnych dziwnych nakładek. Część z nich mam nadzieję kiedyś dla Was zrecenzować. Pad do PS3. Trochę więcej sprzętu. Trochę książek. Książek mam mało, bo większość czytania w tej chwili u mnie odbywa się za pośrednictwem tego wynalazku z Kindle. Poradniki. Jestem oldschoolowy, lubię od czasu do czasu posiedzieć przy grze z poradnikiem rozłożonym na nogach. Dobra. No, telewizor. Nie ma o czym dyskutować właściwie. Mój sharpshooter używany raz. U góry kolejna półka z figurkami. Jak widzicie, jestem fanem Bioshocka. Mamy Clouda z jego motorkiem. Ta strzykawka świeci. Świeciła przynajmniej, dopóki bateria nie umarła. Idziemy dalej. Pip-Boy z Fallouta Trójki. W tle widzicie tą taką śmieszną panoramkę z Gearsów Trójki. Kolekcja God of War, czyli puszka Pandory i zbierające od dawna kurz okulary 3D. Isaac Clarke też świeci swoją drogą. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że nie jestem największym na świecie fanem Call of Duty, ale jestem fanem dobrze wykonanych figurek i klimatów militarnych, więc nabyłem ją sobie w bardzo korzystnej cenie. W tej części regału też różne kolekcjonerki, steelbooki, te kartonowe, których tak niespecjalnie lubię. Dalej. Jeżeli się zastanawialiście, to tak dalej ma złamaną stopę, postawiłem go w takiej pozycji, przybija sobie romantycznie facepalma. Miejmy nadzieję, że stamtąd nie zleci. Gearsy. Pocztówka. Akurat żadna ekspozycja stoi tutaj i czeka, aż będę miał czas zanieść tego pada na pocztę, odesłać na reklamację. Tutaj moja ozdoba kolekcji koszmarnie drogich gadżetów związanych z grami, które nie służą absolutnie do niczego. Jeden z 550 17-calowych Kratosów z czerwonym afro, bo czemu nie? A w tle ładuje się 3DS. Tu właściwie nie ma już nic, co by Was interesowało. Tutaj gram. Tym gram. I o tym kiedyś powiem Wam dużo, dużo więcej. Poradnik do Skyrim. Olbrzymi. Ponad 600-stronicowy. Poniżej. Konsole. Mój facik, tak, jeszcze żyje w dalszym ciągu. Głośniczki, raczej kontroler do nich. I gry. Dużo, 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 dużo gier. O dziwo, dużą część z nich przynajmniej kiedyś odpaliłem, może nawet jeśli nie przeszedłem. Jedziemy dalej. To zawalone gratami centrum sterowania w przeciągu najbliższego tygodnia prawdopodobnie diametralnie się zmieni, ponieważ jestem w trakcie kupowania nowego komputera. W tym kącie są fajne rzeczy. Hellgast z kolekcjonerki Killzone'a Trójki. Alduin, którego całkiem niedawno dla Was rozpakowałem. Nathan. Tytuł, który być może ma szansę uratować japońskie RPG w moich oczach w ogóle. Tych dwóch panów chyba nikomu przedstawiać nie muszę. Tu z kolei mamy
figurkę, którą musiałem ciągnąć aż z Japonii. Styria i Nyx z Final Fantasy XIII. Jedyna właściwie dobra rzecz, która wyszła z tej gry. Z tyłu litografia z Jokerem. I kolekcjonerka Assassin's Creed Revelations, która patrzy na mnie z wyrzutem i czeka na swoją kolej. Kiedyś, obiecuję. Kolejne kolekcjonerki, a pod spodem kilometry kabli i dupereli, które prawdopodobnie już Was nie interesują. A tam plakaty, duża ilość plakatów. Nie znoszę pustych ścian. I to chyba tyle. Tak sobie mieszkam, tu sobie gram. Dzięki za uwagę. Cześć, tu Dark Archon i drugi raz oglądamy mój pokój. Pierwszy raz zrobiliśmy to jakieś pół roku temu. Wideo znajduje się gdzieś tam na kanale, ale było to w czasach, kiedy kanał ten na dobrą sprawę jeszcze nie istniał. Film powstawał na szybko z zupełnie innych powodów. Pomyślałem, że skoro gram, odświeża temat i pokazuje wam swój pokój, ja mogę zrobić to samo. Mamy 200 fanów na Facebooku podobno. Gratulacje dla wszystkich, którzy wytrzymali, a mnie strasznie kolobią się dziś ręce. Okej. Tej części zazwyczaj nie widzicie. Jest to część strona z telewizorem. Najczęściej oglądacie tę stronę. Ta kanapa jeszcze pół roku temu była w jednym kawałku. Tak, więc to jest część, którą dane jest wam oglądać najczęściej. Z moim starym, odrapanym stolikiem. Podczas unboxingów na szczęście nie widać tych wszystkich rys. Okej. Z tej strony, od góry, pudełka. Słyszałem, parę osób narzekało na pudełka. No niestety, w piwnicy są same kobiety, nie ma tam miejsca na przechowywanie kartonów. Więc wszystkie muszą znajdować się tutaj. Od góry na półkach mamy kolekcjonerki głównie. Figurka z World of Warcraft mojej kobiety. Ja w WoWa nie bardzo mam czas grać. Poniżej więcej kolekcjonerek. Jeszcze więcej kolekcjonerek. Edycja Codex Assassin's Creed. Uncharted 3. Oraz komputer, którym zgrywam gameplay z konsol. Bezpośrednio połączony jest kartą Hauparz Colossus HD do konsol. Jeśli się tym interesujecie, tak właśnie jest to robione. W szufladach trzymam różnego rodzaju kable, kabelki, joysticki, baterie. W szufladzie poniżej mam ciekawie wmontowane gniazdka i pełen bałagan. Co dalej? Tu zaraz obok są gitary. Ale to nas mało interesuje. Po środku gry. Zazwyczaj nie sprzedaję gier. Tak więc moja kolekcja jest w miarę spora. Niektóre gry pożyczam, tak więc są puste miejsca gier, których aktualnie nie mam, które trzymają znajomi. Bo ja ham nie jestem, jak ktoś prosi, to pożyczam. To są gry na Playa, mam kilka filmów na Blu-ray. Z tej strony Xbox. Te walają mi się wszędzie, trzeba będzie zrobić jakiś konkurs i porozdawać ich więcej, gdzie jest następne. Lego. Tu jest jeszcze jedna. Lego. Więc do rozdania mam ich kilka, więc się nie martwcie. Gry na Xboxa. Z ciekawszych. Green Day Rock Band z autografami. Podobnie tutaj Rock Band 3. Z autografami na zewnątrz. A także w środku. Niewygodnie. Oprócz tego Dance Central z autografami. Te wszystkie udało mi się nabyć, a raczej zdobyć, bo za nie nie płaciłem oczywiście, na Gamescomie w Niemczech. A. Więc serdecznie dziękuję za podpisanie moich gier. Rzucę to na podłogę, nie wiem, kto składał. Dalej, gry na Wii. Tych akurat nie mam tak dużo, szczerze mówiąc. Zbyt wiele na Wii nie gram.
Kilka gier na 3DS-a, Mario Kart 7, recenzje na dzień. Gry na GameCube, a PlayStation to nie są wszystkie tytuły. Tu trzymam tylko te, których używam najczęściej albo są do czegoś mi potrzebne, ponieważ zwyczajnie nie mam miejsca na wszystkie gry. Gry na DS-a. Kilka gier na 3DS-a. Kule dyskotekowe. Reagują na dźwięk, ale chyba wyczerpała się w nich bateria. A nie, działa. Jak widać, zmienia się w zależności od głośności. Xbox, Elite, PlayStation Slim, GameCube, Tevelizor, Kinect, panienka, OnLive oczywiście, pudło z kablówki, PlayStation 2, tam z tyłu trzymam jeszcze więcej kabli, tutaj oprócz przedłużacza, który zasila światła, mamy wzmacniacz z... jakkolwiek to się tam nazywa. Po lewej mamy kierownicę, Dalek Exterminate. Kilka pudełkowych gier, te lubię najbardziej. Wiem takie klasyki jak Mortal Kombat. Historia Mortal Kombat też niedługo na kanale. Figurki. I noktowizor działający. Ten z kolekcjonerki Modern Warfare 2. Poniżej jeszcze więcej kolekcjonerek. Dość rzadkie figurki z Pokemonów. A propos figurek, to chyba jedna z rzadszych... jeden z rzadszych okazów w moich łapkach. Steelbook, a raczej Steelbox z Pokémon Platinum z Nintendo. Okej! Jeżeli mamy Wiedźmina, pady, PlayStation Move, głośniki, znaczy słuchawki bezprzewodowe, różnego rodzaju gadżety, dziesiątki dongli, Wii wraz ze stacją dokującą, kierownice, Xboxy, o których już mówiliśmy, cała sterta baterii, badziewia z klubu Nintendo. Tu moja mała kolekcja najróżniejszych gotycko-dziwacznych pierdółek, która też nas nie interesuje. Kaktuar. Gry na peceta, kasety magnetofonowe. Dużo, dużo, dużo muzyki. Gry na starsze konsole. Gry z CD Action na przykład. Nie wiem, czy uda mi się coś wydobyć. Total Annihilation na przykład. Gry na Playa 1, DVD, więcej DVD, tego pana już znamy, bo tego pana się nie przyznaje, to mojej kobiety. Okej, no i jeszcze więcej DVD, 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 DVD. Po drugiej stronie automat, głowa Steve'a, o tym też pytacie dość często, z podpisami Simona i Louisa z Jackcastu. To jest stara puszeczka, nie wiem czy pamiętacie starą wersję naszej strony. Jeśli nie, nic wam nie powie. Tu nasze kultowe fanstation. Ring my bell, ring for sex. PlayStation 3. Cała rodzina, dzień dobry. Instrumenty, kolejny Dalek. I soniczne śrubokręty. Jeszcze więcej pierdół z klubu Nintendo. I cała sterta kart z Magic the Gathering na samym dole, zaraz przy automacie. Których jeszcze więcej, więcej, więcej mam gdzieś tam pod łóżkiem. Nie będę ich teraz wygrzebywał. Z tej strony więcej kolekcjonarek, gry na PSP, moja ulubiona muzyka. Jeszcze więcej badziewia z Magica, dość rzadkie pudełko z 94 roku, pierwsze edycyjne. Papercraft, klasyczna półka z najróżniejszymi rodzajami Game Boyów, jeszcze więcej filmów, głównie horrory i musicale. Tutaj mamy pomianowane, porozdzielane kable od różnych konsol, od SNES-a, z Mega Drive i tak dalej. Tu mamy Sharpshootera, tu z boku kryje się keyboard do Rock Band. Cześć, keyboard do Rock Band.
Mikrofony. Zazwyczaj, gdy nie używam świateł, wszystko stoi właśnie w tym rogu. Dlatego mikrofon i cała reszta szajsu też tutaj stoi. Rzadka drukareczka do Game Boya, pad do Atari, akcesoria do PSP, Engage wraz z grami, o nim też już niedługo, pirackie karty z targów, tu jakiś promo kart z Monster Huntera, trochę klasyków, Super Game Boy, Micro Machines, różne gry na Mega Drive'a, napęd HD DVD do Xboxa, Multitab do PlayStation 2, trochę starych CD Action, różne kontrolery, Beatmania, ten się nazywa jakoś tam inaczej, Opus, Sega Mega Drive, PlayStation, Atari, Sega, Super Nintendo, diody, to jest mój zegarek binarny, jest odłączony. Tu jeszcze więcej muzycznych akcesoriów. Tam dalej kryją się w rogu ukryte akcesoria do Dreamcasta i pewnie jeszcze parę innych rzeczy. Więc tam w zasadzie w tym pokoju wszystko. Nie trzymam wszystkiego w tym mieszkaniu. Dużo, dużo rzeczy zostało w Polsce i nie bardzo mam jak tutaj zawieść. Ale to nie oznacza, że to koniec naszej wycieczki, ponieważ mamy jeszcze jeden pokój. W drugim pokoju kręcę zazwyczaj takie rzeczy jak tanie granie. Tu są komputery, które zazwyczaj... tutaj trzymam konsole, które używam rzadziej. Na przykład PSP Go. Ciszy! Książki. Game Boy Micro na przykład. Tutaj iPad, 3DS, DSi. Chyba jedna z moich ulubionych konsol wszechczasów. Dźwięk nagrywam albo za pomocą miksera na USB. Niestety oświetlenie w tym pokoju jest trochę gorsze, więc nic na to nie poradzimy. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy, gdy patrzę na was. I oprócz badziewnej, materiałowej szafy nic tu w zasadzie nie ma. Tak więc na tym sprzęcie nagrywam. Tu trzymam jeszcze różne akcesoria, aparat, dyski i takie rzeczy. No i w zasadzie myślę, że to już wszystko. Subskrybujcie nas, komentujcie, zadajcie pytania, my z przyjemnością na nie odpowiemy. I myślę, że od siebie i od Grema mogę was, ojej, robi mi się niedobrze. Mogę was pozdrowić i życzę wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ojej, zdobędziemy tysiąc fanów na Facebooku i może 1000 na kanale. Byłoby miło. W takim razie do następnego razu. Pa, pa!